Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu. I właściwie widziałem, że niektórzy widzowie zrobili bardzo fajne rzeczy. Ktoś zrobił tekstur paka, który bezpośrednio nawiązywał do Neon Tetra i nie tylko, więc chciałbym dzisiaj go pokazać. Oraz jeszcze przyjrzymy się jednemu pewnemu modowi, który też dotyczy Neon Tetry. Klik, pyk i mamy Tetra Blade by RDK. Okej, włączamy sobie tekstur paka, w porządku. No i jesteśmy. I teraz Tetra Blade zmienił się na w sumie Tetra Blade. Jak już wspominałem, jest to tekstur pak, nie żadna modyfikacja, więc tutaj akurat nazwa, obrażenia, statystyki i tak dalej się nie zmieniły. Aczkolwiek jest to taka, wydaje mi się, że dość fajna nakładka na Tetra Blade'a, jeśli ktoś wolałby mieć coś w tematyce mojego kanału, albo chociaż w tematyce Neon Tetry. No i to jest Tetra Blade. I ciekawi mnie, czym dokładnie będzie strzelać. To znaczy, spodziewam się, że to będą Neon Tetry. Aczkolwiek, jak to będzie wyglądało? Aha, czyli po prostu sobie machamy wielką Neon Tetrą, można powiedzieć, z rękojeścią, bo tu taką rękojeść widać faktycznie, i wysyłamy Neon Tetry. Tylko tak, o ile jak sobie strzelam w prawo, jakoś to wygląda, mogę nawet z nimi płynąć przez mapę, jest to całkiem bekowe. O tyle jak strzelam już w lewo, to są one tak trochę odwrócone dziwnie i to nie wygląda aż tak dobrze. Ale no w sumie nie dało się tego inaczej rozwiązać. Ciekawi mnie, jak będzie to wyglądać, kiedy będę strzelać do góry. No w sumie tutaj żadnych rewelacji nie ma, no aczkolwiek jest to ciekawe i jeśli ktoś chce pograć sobie z buffowanym Tetra Blade'em w najnowszej Terrarii 1.4.1.2, no to może śmiało pokorzystać sobie z tej teksturki. Druga rzecz związana z Neon Tetrą, którą chciałem tutaj wam pokazać, zaprezentować, to już nie tekstur pak, a modyfikacja, czyli musieliśmy się cofnąć oczywiście do wersji 1.3 i zwie się ona OP Neon Tetra V1.0.5. Możemy też się czegoś dowiedzieć. O, i mam tutaj dedykację nawet dla mnie. Ponad 46 tysięcy subskryberów, już się troszkę zmieniło, bo Neon Tetra jest symbolem mojego kanału. No, w sumie jest przetłumaczone jeszcze znakiem rozpoznawczym. I nawet jest link do mojego kanału, bardzo milutko. Szkoda, że tutaj nie ma gdzieś nazwy autora przy okazji. No trudno. Wszystkie rzeczy z tej modyfikacji znajdują się tutaj. Nie ma ich dużo, ale wydaje mi się, że mogą być dość ciekawe. Te ogólnie przedmiociki możecie kojarzyć też z topek moich, bo tam używałem do różnych 5 getsu i tak dalej. Dlatego, że bardzo podobał mi się efekt tej Neon Tetry, która widzicie, że zadaje szybko, żeby przeczytać 144 miliony 5 obrażeń. Nie wiem, czym akurat 144 miliony 5, ale jeśli bym zdjął zbroję, to byłoby trochę mniej. Pod są obrażenia melee tak w ogóle. I to tylko Neon Tetra. Jak widzimy, gdy macham tą Neon Tetrą, to jest to właściwie tylko miecz. I do tego służy. Za to nie wiem, o co chodzi, ale rozbryznęła się trochę, nie wiem, czy widzieliście. No, teraz wylatuje coś z niej. Ej, czemu czasem nie... Ej! Znaczy, używałem tego wcześniej, ale nie wiedziałem, że jak mamy kursor przy podłodze, to się tak troszkę baguje i w ogóle nie wylatują te Neon Tetry. Bo zauważcie, że one wylatują z konkretnego punktu przed nami. Jeśli ten punkt jest w klocku, no to niestety te partikle, te Neon Tetry nie wyskakują. Za to jak już wyskakują, to dzieje się to dosyć śmiesznie. Neon Tetra! Ale to wygląda super. Prawie jak Empress of Light Mangetsu. A propos Empress of Light, to wezwijmy sobie Moon Lorda. Jest on tutaj. Jak on padnie? Panie Moon Lord, dzień dobry panu. Witam pana bardzo serdecznie na tutaj tysięcznym zlocie najsilniejszych bossów z gry. Mam zaszczyt zaprezentować ci, mój drogi Neon Tetra. Otwórz to oko. No i otworzył i do widzenia, wszystko się zrobiło. Jak widzicie, cała trudność polegała na tym, żeby się otworzył przed nami. Gadam jak psycholog. To w sumie nieważne. Mamy też inną broń, która się łączy bezpośrednio z tą rzeczą i grafika, no, nie należy delikatnie mówiąc do najlepszych, ale widzimy, że nadrabiają to obrażenia, które są tym razem ranged. I potrzebujemy amunicji w postaci Neon Tetr. I dobra, jeśli sobie zaczniemy strzelać tym KO, kurde, jaki duży ten pistol. Neon Tetra Gun. Ale szczerze powiedziawszy, gdyby wymienić grafikę, to by to wyglądało lepiej. To też nie zmienia faktu, że o wiele bardziej mi się podoba ta zwykła Neon Tetra, która ciepie tetrami na lewo, prawo. Te tetry nie znikają nawet w powietrzu za bardzo, muszą dopiero opaść. Dosyć śmiesznie to wygląda. A ganik to jest w sumie praktycznie to samo. Ciekawy też jest sposób tworzenia w tym modzie, dlatego że Neon Tetra, OP Neon Tetra, kosztuje jeden dirt block, bo w końcu jest bez użytkowania
użyteczna jeszcze w tej wersji. Tak samo jeśli chodzi o amunicję, które dostajemy tutaj z milion pierdyliard tysięcy. No i podobnie z Neontetraganem, czyli po prostu standardowy crafting dla ludzi, którzy chcą zrobić to od początku. Oczywiście jest to mod raczej dla fanów, żeby się pobawić. Nie uważam, żeby było to coś warte używania w normalnej rozgrywce, aczkolwiek do pobawienia się zawsze można i miło ze strony tego fana, że zdecydował się jednak poświęcić czas na stworzenie czegoś takiego. Pobierajcie jak chcecie. No i to tyle. W sumie to miał być taki luźny odcinek w zamierzeniu. Dzięki tym widzom, że zrobili coś takiego, bo w sumie fajnie było zobaczyć jakiś swój content w Terrarii. No to dzięki wielkie za oglądanie. To kolejny film maratonu, który dostaliście, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i na razie.